Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku, a dzisiaj będzie aktualizacja co słychać u Monstery Stanleyane. Zapraszam Was serdecznie. Jakiś czas temu wydarzyła się, można powiedzieć, dla mnie wielka po prostu wtopa i zachorowała niestety z mojej winy moja Monstera Stanleyana. Pojawiła się choroba grzybowa i pobrałam wtedy sadzonki, żeby ją zachować, bo nie wiedziałam, co się z rośliną wydarzy. Także pokażę Wam dzisiaj zarówno te pobrane wspólnie z Wami sadzonki, co u nich słychać, jak i pokażę Wam, jak się ma roślina mateczna. Zaczynamy. Zaczniemy od sadzonek. Tutaj w takim bardzo dumnym słoiku po kompocie od mojej mamy są te sadzonki. Tutaj ta sadzonka, która była taka praktycznie half moon. Tam się pojawiła wcześniej już taka malutka kropeczka wskazująca na nekrozę, już jak ta roślina rosła. I w sumie ten moment, kiedy jeszcze się miała całkiem nieźle. No i tu jak widać ta zmiana się pogłębiła. Natomiast to nie jest zmiana grzybowa, tylko to jest właśnie nekroza, bo to była taka tkanka, która była całkowicie na wskroś pozbawiona chlorofilu. Więc to jest taka część dla rośliny pasożytnicza. Zdarza się, że niestety roślina odrzuca taki fragment tkanki, no bo on tak jakby nic z siebie nie daje, natomiast wymaga od niej tego, żeby i transportować tam wodę, i transportować tam substancje odżywcze, także to się akurat często zdarza i jak bardzo te half moony nam się mogą podobać, jak bardzo mogą być instagramowe, no to dla rośliny to nie jest stan idealny. I te tkanki właśnie w pierwszej kolejności, można powiedzieć, roślina się ich pozbywa, kiedy cokolwiek się tylko dzieje dla niej niekorzystnego i no po pobraniu tej sadzonki nie miałam raczej specjalnie wielkich nadziei na to, że tutaj to się zachowa ta tkanka, ale ona jest po prostu sucha, ona jest po prostu suszona, a krawędź wokół niej jest taka po prostu, jest sucha tkanka i zdrowa tkanka. Nie ma tego takiego, takiej krawędzi żółtej, takiej aureoli, która występuje w przypadku właśnie chorób, które są spowodowane jakimś takim patogenem, którymś z grzybów takich chorobotwórczych. Także no tutaj taka sytuacja, powiedzmy, fizjologiczna. Niestety nieprzyjemna dla oka, nie jest to zbyt ładne, ale fizjologiczna. No i tak, co w słoiku? A w słoiku pojawiają się już pierwsze korzenie. Ja robiłam taki bardzo dokładny ostatnio kiedyś przegląd też tych sadzonek, tym razem nie będę ich wyciągać, ale no widać, że pojawiają się pierwsze korzenie, także no za dużo się nie dzieje, ale też tamtem nic nie gnije. Nic nie gnije, jest szansa, że po prostu te sadzonki się mi ukorzenią i będę miała po prostu, no jakby to powiedzieć, starter na nową roślinę, bo roślina mateczna, tutaj ja mam zaraz obok, więc już na nią zerknęłam, to było chyba tam 5 czy 6 sadzonek takich posadzonych dookoła totemu wokół palika kokosowego, musiałam sobie przypomnieć. Sadzonki póki co wszystko wygląda dobrze, liście nie mają żadnych zmian, nie pojawiają się żadne plamy, żadne obrzeżenia właśnie takie wskazujące na jakąś chorobę. Także sadzonki na razie póki co jest ok. A tak wygląda roślina mateczna. Ja wam tak ją pokażę, ale to jest karkołomne w moim wykonaniu, żeby to tak pokazać. Bardzo ciężka jest roślina i ma ciężką doniczkę. Co tutaj widać? No, jeden szczyt zostawiłam i jak widać te liście mają się porządku. Mają się w porządku, więc tutaj nic nie będziemy robić. Natomiast niektóre liście, które miały zmiany, ja je przycięłam tak częściowo. No to niestety na tych liściach, które były przycięte, no widać, że te zmiany tak jakby postępują. Odłożę i, bo i tak mam taki plan, żeby je wyciąć, więc tak będzie mi wygodniej je Wam pokazać. Tutaj na przykład na tym liściu bardzo dobrze widać różnicę pomiędzy tym, co jest nekrozą, a co jest właśnie zmianą taką już nas niepokojącą. Bo tutaj zdecydowanie na tej białej części, widzimy, że to jest taka typowo nekroza. Natomiast w tym miejscu widać, że już się rozwija choroba grzybowa, bo mamy tą charakterystyczną taką żółtą właśnie, żółtą krawędź, więc to
To nam pokazuje, że tutaj ta choroba jak najbardziej postępuje, a poza tym właśnie w tym miejscu no jest, no nie pozostawia złudzeń. Także tutaj ten liść absolutnie na stratę, więc go bez żalu obcięłam. No i takich liści niestety jest sporo. Tak widzimy, podjęłam próbę, stwierdziłam, że nie będę tych liści wycinać od razu wtedy. Też Wam tak tłumaczyłam, bo zawsze zdążę wyciąć je, więc to jest ten moment, kiedy właśnie drugi raz wracam do tego, żeby jednak je obciąć w całości. Tutaj na przykład jest taki liść, który nie był przeze mnie obcięty, czyli musiał nie mieć tej zmiany w momencie, kiedy ostatni raz przeglądaliśmy wspólnie, patrzyliśmy na te zmiany. No, ewidentna zmiana grzybowa, także ona po obu stronach blaszki jest widoczna. Mamy taki ciemny, brązowy fragment i to takie żółte obrzeszenie, także no i jest ta tkanka mokra, nie jest sucha. Ta brązowa część jest mokra, cały czas jest jakby tak samo, jeszcze pełna wody. Także wychodzi na to, że nie do końca chyba to miało sens, chociaż może tutaj jest jakiś taki liść, że ten... Chociaż tak częściowo, no zobaczymy. Są takie liście, że rzeczywiście widzę, że to przecięcie, zaraz Wam pokażę, poskutkowało. No, natomiast w większości wypadków wygląda to tak, czyli tam, gdzie ja obcięłam, no to nie ma sensu ściąć dalej, tylko sztnę cały. No na szczęście liście jak włosy mają tendencję do tego, że odrastają, tylko no trwa to dość długo. Ale są też takie liście jak ten. Obcięta zmiana, czyli musiało tam się coś dziać, jak to ostatni raz obcinaliśmy i nie przeszło na dalszą część blaszki. No tutaj mam taką trochę wątpliwość, że tak w jednym miejscu tak odrobinę tego żółtego widać, ale no może to działa, bo zastosowałam oczywiście, w przypadku tej rośliny zastosowałam też środek działający systemicznie, więc on nie tylko działa w przypadku kontaktowo, jeżeli popsikamy na liściach i zrobimy oprysk, ale przy stosowaniu doglebowym te środki systemiczne mają to do siebie, że roślina razem z wodą je pobiera i one zaczynają krążyć w sokach rośliny. I trochę to działa tak jak lekarstwa w naszym organizmie, tak? Mamy maści i jakieś kremy, które stosujemy zewnętrznie, ale mamy też środki, które stosujemy wewnętrznie, one w przypadku ludzi no w krwioobiegu krążą, no w przypadku roślin krążą razem z sokami, ale no widzę tutaj taki teraz bardzo pozytywną informację. To pokazać się, żeby tutaj nie zniszczyć. O, tutaj taki mały nad moim paznokciem fragmencik. Ciężko to tak roślinę odwrócić, jeszcze niczego. O. Ale to jest taki nowy pęd. Roślina ma zdecydowanie wolę do życia, natomiast stracę dużą ilość liści i naprawdę na pewno straci ten piękny taki pokrój, który miałam i który udawał mi się przez długi czas utrzymywać, bo to jest roślina taka no dosyć duża. Ona z tym palikiem będzie miała gdzieś około metra. Ja zawsze robiłam tak, że ja pozwala mi dorosnąć do końca, do szczytu. I przycinałam. I znowu sobie rosła i znowu przycinałam, pobierając sadzonki. Miałam bardzo dużo tych sadzonek historycznie na wymianę. Na chwilę obecną, ze względu na chorobę, absolutnie wszystkie wymiany i inne rzeczy to jest niemożliwe. Także już no, po prostu jest przerwa. I też Wam właśnie w tym filmie mówiłam, że jeżeli kupujecie od prywatnej osoby jakąś sadzonkę ciętą, to proście za każdym razem, żeby Wam pokazała zdjęcie rośliny matecznej i żeby to było zdjęcie takie aktualne, takie no, bieżące, bo pobrać właśnie szczyty z rośliny, która ewidentnie ma patogeny, zataić ten fakt, no i wtedy wejdziecie w posiadanie rośliny, która no, może mieć po prostu od startu chorobę, której nie widać, także no, na moich sadzonkach na razie ja nie widzę żadnych zmian, więc zobaczymy, jak pójdzie dalej. Ta roślina widzę, że też ma się coraz lepiej, ale no to są takie niebezpieczeństwa. No dużo tego, naprawdę, dużo tego jest do przycięcia. Tego liścia było mi szkoda, bo był taki piękny, miał taką dużą mazę wariegacji, taką, ale tylko na powierzchni, więc pięknie to wyglądało, jakby faktycznie takim dużym pędzlem przyjść i białą farbą maznąć, tylko to nie jest farbą pomazane, ale widziałam, wrzucałam też na mojego Instagrama
Widziałam też takie właśnie oferty, że ktoś tam monsterę a la variegatę wkładał, że pomalował farbą, chyba taką, co z malowania pokoju, miałam wrażenie, czy sufitu została i to jeszcze tak było brzydko pomalowane. No tutaj próba była z dwóch stron zajęcia się tematem, ale tak to wygląda. Jak tam w tle niestety słychać kaszlące dziecko, to bardzo Was przepraszam, ale mój syn po prostu jest przeziębiony. No tutaj też kolejna. No nie mam wątpliwości, że tutaj to po prostu dalej będzie postępowało, więc obcinamy. Obcinamy bez sentymentu. No, na jednych to widać mocniej, na drugich to widać mniej. Można byłoby próbować znowu tak jakby obcinać kawałek i zobaczymy na zasadzie, co się wydarzy na przykład za tydzień czy za dwa, ale no nie mam już ochoty też się tym tak zajmować, a poza tym no niech się roślina zmobilizuje do wytworzenia nowych liści i tyle. Dzięki Wam też w dużej mierze chyba udało mi się ustalić przyczynę tego całego nieszczęścia, które miało miejsce. Bo tak wspólnymi siłami, jak próbowałam to z Wami odtworzyć, co tutaj poszło źle, a zdecydowanie coś poszło źle, no bo to nie jest zdrowa roślina, tak nie powinny wyglądać liściem. I trudno mi to było jakoś sobie najpierw w pierwszym odruchu poukładać, bo wszystko wskazywało na przelanie. Tylko że ja tą roślinę podlewam sama, w sensie nie podlewam jej nikt inny, nie byłam na wyjeździe i wiem, jak ją podlewam. No i tak trudno mi było się pogodzić z tym, że ją przelałam, bo mówię, kurczę, naprawdę się staram, jest to roślina, o którą bardzo mocno dbam. No tutaj taki nowy liść, który wtedy musiał nie mieć zmiany, ale wyszła, bo jest na samym czubeczku. No i też widać, że to już tak lekko przysycha, ale generalnie to na łączeniu, tutaj jak dotkniemy na łączeniu tego żółtego i brązowego, to te brązowe jest jeszcze też miękkie. To jest też taka ważna informacja o tym. No taki grzyb, jak to się tak pospolicie to określa. No i tutaj też taki nowy. No i trudno było się pogodzić z tym, że to moja wina w podlewaniu. Mówię, no wszystko na to wskazuje. Ewidentnie. Takie zmiany najczęściej ma mój skrzydłokwiat, ponieważ mam z nim ostatnio trudności. Muszę go po prostu przesadzić krytycznie, a zwlekałam z tym za długo. Nie miałam po prostu czasu się nim zająć i widać, że są tego bardzo przykre efekty. Ale doszłam do tego, ponieważ to jest roślina, która jest w doniczce produkcyjnej i ona jest w donicy takiej, jeszcze raz to podniosę, pokażę, takiej dużej, ozdobnej, ciężkiej donicy z IKEA, takiej ceramicznej. I ona jest wysypana do pewnego fragmentu keramzytem. Także to stoi dodatkowo na keramzycie i ten keramzyt też tak bardzo mi się przez cały czas ten się dobrze spisywał, bo podnosił fajnie tą wilgotność powietrza. Tym razem właśnie to ten keramzyt doszliśmy wspólnie do tego. Już bardzo przepraszam, chyba to była Ania, ale jeżeli coś mieszam i pomieszałam, to bardzo przepraszam, ale jedna z Was właśnie napisała, że to ten keramzyt i to był bardzo świetny trop. Poszłam tą myślą dalej. Także wspólnie z Wami udało mi się poskładać tą całą historię w całość i doszłam do tego, jak to się wydarzyło, że ta roślina właśnie jest w takim tragicznym stanie, a jeszcze nie tak dawno naprawdę no, zachwycała i kaskadami tych pięknych liści. W ogóle bardzo lubię tą roślinę, bo mam taki ciemny, piękny kolor tych liści. Te liście są bardzo takiej głębokiej, ciemnej zieleni, na których są takie małe kropeczki, kropeczki takiej wariegacji. Czasami zdarzają się właśnie takie fragmenty, gdzie tej wariegacji jest więcej, ale ta roślina mocno gdzieś mi, jeżeli chodzi o sposób tego, jak ta wariegacja wygląda, przypomina trochę Monstera Thai Constellation, o której na pewno w którymś z filmów w najbliższym czasie będzie, bo mam kilka ciekawostek na jej temat dla Was przygotowanych. Także no piękna roślina. Ja bym się też nie obraziła, gdyby jeden z pędów poszedł w rewers i była cała zielona, bo wyglądałby wtedy znakomicie też ta roślina, naprawdę. Natomiast nie widziałam nigdzie. Przeszukiwałam internet. Jak widzieliście gdzieś jakąkolwiek informację o Monsterze właśnie Stanleyana bez wariegacji, to dajcie znać, bo bardzo pilnie poszukuję takiej informacji, czy w ogóle taka roślina istnieje, czy ona zawsze ma wariegację. Trudno powiedzieć, ale uwielbiam naprawdę. Dużym plusem tej rośliny też jest to, że nie lubią jej szkodniki. Jest ona naprawdę, to widać po tych liściach. One są grube i rzeczywiście magazynują dość sporo wody i szkodniki nie lubią takich roślin z grubszymi, które mają grubsze liście. Także no to tak to wygląda.
No i właśnie wspólnie udało nam się, już dojdźmy do końca tej historii, dojść do tego, co tu się wydarzyło. Więc ja podlałam tą roślinę tak, że sama roślina nie była przelana. Natomiast zbyt wilgotny był ten keramzyt. I ja nie sprawdziłam tego, nie skontrolowałam tego keramzytu. A stała roślina bezpośrednio na keramzycie. A jeszcze na dodatek, jak widać, rosła tak świetnie, że po prostu przerosła doniczkę. I przerosły te korzenie. No te korzenie trochę niestety teraz już obumarły, więc też możemy obskubać w tym miejscu. Ale teraz już mądrzejsza po tym właśnie, co z Wami udało mi się ustalić, wykorzystałam wieczko z posarku mascarpone i po prostu podłożyłam pomiędzy warstwę keramzytu i tą doniczkę produkcyjną, więc teraz doniczka już stoi na takim bezpiecznym buforze, czyli ta wilgoć dociera wokół rośliny, czyli to, co chciałam właśnie osiągnąć tym keramzytem, ale jednocześnie przez te korzenie no nie podciąga non-stop wilgoć. Także wydaje mi się, że warto jednak być bardziej takim przyzornym i jednak nie stawiać bezpośrednio na tym keramzycie. No kilka takich właśnie jest liści, które bardzo ładnie się zachowały po tym cięciu. Ja stosowałam tutaj środek systemiczny i takie rekomenduję w stosowaniu. W sensie stosowanie tych środków takich, które działają tylko powierzchniowo na liściu, no jest obarczone po naszej stronie dużym takim marginesem błędu, bo często się zdarza tak, że no niedokładnie gdzieś pokryjemy tą roślinę, tą preparatem. Jeżeli nawet byśmy ją praktycznie zlewali tym z jakiegoś opryskiwacza ciśnieniowego, tym preparatem, no to zawsze jest jakaś szansa, że na przykład gdzieś na spodniej części tej blaszki no nie idealnie tym preparatem dojdziemy, więc no jest ryzyko, że nie zadziałamy tak w 100%. A stosując te środki systemiczne i jeżeli użyjemy ich doglebowo, no to dajemy roślinie właśnie najlepszą szansę na to, że ona z tego w pełni skorzysta. No i jak tylko jest szansa, no to roślinę uratujemy. Nie wygląda tak najgorzej, Wam powiem. Już zrobimy sobie taki przegląd. Coś tych liści zostało. Niestety no, straciła sporo. Sporo liści. Sporo też niestety na urodzie straciła, ale tak, no tutaj wyrasta taki jeden pęd. Nowy, po tym cięciu. Ostatnim i tutaj. Tutaj też kolejny. Także to fajnie właśnie widać, że jest miejsce cięcia, a zaraz obok wychodzi nowy pęd. No i fajnie, bo ten szczyt, który zostawiłam jeden, to też wygląda w porządku. I tutaj też ten fragmencik. Muszę Wam przyznać, że bardzo byłam pełna obaw tego, co z tą rośliną będzie i czy ona po prostu nie umrze całkowicie. No było takie ryzyko, ponieważ choroby grzybowe, tak jak i szkodniki, no to potrafią roślinę rzeczywiście wykończyć do zera, ale tym razem szczęśliwie, naprawdę szczęśliwie, tutaj też wychodzi. Tu też jest jeszcze jeden pęd, tylko taki bardzo, bardzo schowany przy tym drugim liściu. Super, także udało się, bardzo Wam dziękuję. Dziękuję za to, że jesteście tacy aktywni w sekcji komentarzy, bo świetne miejsce do zmiany doświadczeń, pomysłów. Im więcej osób nad jakimś problemem dyskutuje i się pochyla, to tym lepsze można zawsze osiągnąć rezultaty. Także chciałam Wam powiedzieć, że jeszcze nie ogłaszam pełnego sukcesu tej misji ratunkowej dla Monstery Stanleyany, ale to, że ona ma naprawdę dalej duże szanse na przetrwanie, to jest w dużej mierze też Wasza zasługa. Także bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję tej z Was, która naprowadziła mnie na ten problem z keramzytem. Przestrzegam Was bardzo, bardzo mocno. Jest to bardzo podchwytliwe. Naprawdę. Ja tutaj też jedna z takich rzeczy, które podejrzewam, to że może podłoże, bo podłoże jest zdecydowanie do wymiany. Podłoże jest do wymiany, że to może być przyczyną, ale jednak skłaniam się ku temu, że to był ten keramzyt. Także bardzo Wam dziękuję. Bardzo dziękuję, że zaglądacie do naszego zielonego domku. Dziękuję za czas, który poświęcacie. I dziękuję przede wszystkim za te cudowne komentarze, które są super pozytywne, w których jest ogromna ilość też Waszej wiedzy o roślinach, Waszej miłości do roślin. Bardzo Wam za to serdecznie dziękuję. Życzę Wam wszystkiego zielonego
I do zobaczenia, kochani, wkrótce. Pa, pa!